Jestem w miejscowości Długomiłowice na Opolszczyźnie. Trwa tutaj ekshumacja żołnierzy radzieckich. Andrzej Latusek, prezes Fundacji Silesia. Dosłownie pochylamy się w linii okopów, w linii umocnień w miejscowości Długomiłowice. Przełom koniec stycznia, początek marca 1945. Ciężkie boje, walki, front stanął. Właśnie tutaj od końca stycznia do początku marca tutaj były umocnienia wojsk radzieckich. Oczywiście jesteśmy podparci sprawami historycznymi, gdzieś jakieś wywiady, nauczni świadkowie. I tutaj akurat sprawił to czysty przypadek, że zostaliśmy tu poinformowani przez sapera, który właśnie w tego miejsca wyciągał tutaj niewypały, niewybuchy. Magdalena Przysiężna-Pizarska, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego. Mamy do czynienia z jakimś pochówkiem, czy to jest pochówek wtórny, czy to jest pochówek bezpośredni przy jakichś działaniach. To jest tylko fragment. Zobaczymy, ile się po nim zachowało, jakie przedmioty ma przy sobie, kim był. Cały teren jest oczyszczany po to, żeby ujawnić jamę zasypiskową, żeby nie uszkodzić kości, bo dzięki nim będziemy mogli zidentyfikować płeć, wiek, urazy, choroby, zmiany patologiczne jakieś na kościach. Na zębach możemy odczytać dietę, czy na przykład osoba za młodu godowała, czy też nie. Po rysach możemy sprawdzić na przykład przy rozstawie oczu, twarzoczaszki, narodowość. Golarz Waldemar, Fundacja Silesia. Teren ten jest bardzo ciekawy i naszpikowany, powiedzmy, szczątkami żołnierzy radzieckich, żołnierzy niemieckich i żołnierzy też polskich. W 1945 roku Rosjanie przekroczyli linię Odry. Były to takie zagony, które zostały bardzo krwawo tutaj stłumione. Tu gdzieś obecnie znajdujemy, to był taki przyczółek. To były takie małe grupy, małe oddziały. Według relacji świadków Niemcy, wycofując się, pozwalali na to, żeby oddziały radzieckie tutaj wkraczały. Gdy już parły naprzód, teren pozwalał na to, że niemieckie oddziały wypierali, dokonując rzezi. To nie jest tylko jedyna mogiła. Tych mogił tu jest bardzo dużo. Według relacji świadka, którego w 1945 roku po wojnie, mając lat 15, za karę, że służył w Hitlerjugend, miał obowiązek iść i właśnie na tych terenach tutaj to wszystko sprzątać. Tu były wały, sterty, zasłane trupami. Jedynkę mamy, dwójkę mamy zrobioną, mamy dziewiątkę zrobioną i ósemkę zrobioną. Te numerki, które tutaj są, one są ważne, bo powinny znaleźć się na tej tabliczce, ale pojedynczo. Przy każdym szkielecie laga, tabliczka i północ. To jest portfel. A to jest po polsku pisane tutaj, nie? Akurat widzę. To jest akurat polski, widać ciąg dalszy, numer drugi. To jest po polsku. Ta osoba, która tutaj spoczywa, będzie w osobnym pojemniku wraz z przedmiotami, które zostały znalezione przy niej. Kości są zniszczone, on nie leży w pozycji wyprostowanej na wznak, przynajmniej ręka na to nie wskazuje. Szpadlem od góry, zetnijcie mi tu jeszcze z 10 cm. Fundacja Silesia, której członkowie dokonują ekshumacji, pracują za własne fundusze. Grupa miłośników historii to wyjątkowe osoby, poświęcają swój wolny czas i środki. Z wielkim zaangażowaniem prowadzą prace archeologiczne przez kilka dni. Założyciele fundacji pierwotnie poszukiwali zaginionych członków własnych rodzin. Do dziś ekshumowali kilka tysięcy żołnierzy różnych narodowości. Kolejnych kilkadziesiąt bezimiennych mogił czeka na swoją kolej. Może uda się ustalić dane poległych i przekazać po tylu latach informacje i rzeczy osobiste ich rodzinom. Jest okej. Idziemy dalej. Tą jedenastkę to nawet na karteczce zostawcie przy tym z portfelem, bo potem się zagubimy, nie będziemy wiedzieć. W sumie naliczyliśmy 15 czaszek. Ale to jest dopiero początek, przynajmniej mam takie wrażenie. Okazało się z czasem, że pod pierwszą warstwą żołnierzy jest druga. W sumie z tej mogiły wydobyto 30 żołnierzy radzieckich. Nie wszyscy jeńcy wojenni, którzy zostali tutaj pracowali, zostali tutaj rozstrzelani. Dużo mieszkańców pomogło tym ludziom uciec. Opa, służąc w Wehrmachcie, przebywa w domu w Długomiłowicach na przepustce. Front rosyjski przesunął się bardzo szybko pod linię Odry i nie miał powrotu do macierzystej jednostki.
ściągnął mundur, zebrał rodzinę i uciekał w stronę Czech. Żandarmeria wojskowa niemiecka pochwyciła go, zalając go pod ścianę do rozstrzelania jako dezertera. Jego żona wyprosiła, wybłagała, że nie został rozstrzelany, zapakowali go do ciężarówki i wywieźli z powrotem do Dugomiowic. Tam już żandarmeria i oddziały SS przeprowadzały czystki na jeńcach wojennych, pracownikach przymusowych. Dostał rozkaz, aby te kobiety wyprowadzić poza wieś i rozstrzelać razem ze swoim kolegą. Nie wykonali tego rozkazu, puszczając kobiety wolno, wskazując drogę ucieczki. W powietrze postrzelali, żeby to uwiarygodnić, że zostały te kobiety rozstrzelane. Kolega pomógł mu uciec. Rzucili go na furę, przysypali go przeróżnymi rzeczami. Tam został zaś pojmany przez żandarmerię, postawiony praktycznie pod ścianą. Wytłumaczył się w ten sposób, że przesunął się, a nie dezerterował. Za drugim razem, jak go złapali, to już jako kompania karna zaś tu wrócił. W czasie walk został pojmany do niewoli rosyjskiej. Mieli być rozstrzelani. Jakimś cudem kobiety, które OUPA puścił wolno, chodziły i odszukiwały tych, którzy im uratowali życie. Wszystkich tych, których wyciągnął z szeregu, wysłał do niewoli na wschód. Po 2 latach niewoli wrócił. Też został uratowany przez dobre serce. Ty co? Ty potrzebujesz? Ja potrzebuję, nic, żebyś mi napisał 11, albo dał mi pisak. Czaszka cała. Podeszła buta, okuta żelazem, żeby się po prostu nie ścierała. No i to się utrzymuje, a skóra się też ładnie utrzymuje. Czyli jakiś tam pas, buty. Hej, pohynu ja w cudzim kraju. Pohynu ja w cudzim kraju. Toż mi bude braty ja. W którym tutaj była czaszka zniszczona, prawdopodobnie w czasie walki. Ciało zostało spalone bądź przypalone i jeszcze posypane wapnem, prawdopodobnie się rozkładało. Co o tym może świadczyć? Świadczyć może o tym przede wszystkim brak kręgosłupa i układ kostny tutaj. Tak, to co tutaj mam, to są elementy munduru, kości, fragmenty kości tutaj są i tutaj zresztą czuć swąd tego jeszcze spalonego, prawdopodobnie munduru i jakichś elementów umundurowania tego żołnierza. Późniejsze prace już, myślę, że w instytucie, no to będą bardziej szczegółowe i ułatwi nam to być może identyfikację. Trudna historia naszej ziemi, tej ziemi, gdzie przyszło nam żyć. Gabriel Urbas z Gumiowic. Z opowiadań babci i mojej matki, że te ci jeńcy, Ruscy, że byli trzymani gdzieś tutaj w młynie. Ci, co mieli gospodarstwo, mogli sobie określić jakiegoś pracownika, czy chcą. Moja babcia nie wiedziała, kogo wybrać, to po prostu powiedziała, kto umie kosić kosą, to tego sobie weźmie. Jeden z nich się zgłosił i powiedział: tak, gospodyni, ja umiem kosić. I został u babci na gospodarstwie w domu. On był też ranny, go wyleczyła. Później się okazało, że nie umiał w ogóle kosić. Obiady normalnie jadł z całą rodziną w domu. Uczył również się wierszyków różnych. A jak zbliżał się front, to babcia mu kazała właśnie z naszego gospodarstwa uciekać. Moja babcia z rodziną też się ewakuowała. Tu napotkali tych Rusów właśnie w Czechach, ale on ich zauważył i mówił do tych znajomych, że to jest ta gospodyni, co mnie przyjęła i mnie wyleczyła. Okazało się, że on był oficerem jakimś. Podszedł do mojej babci i pytał, co potrzebują. Bardzo się ucieszyły dzieci, skoczyły mu na kolana, bo go poznały. Jakby ich źle traktowano, to by ich też wtedy w Czechach źle potraktowano, moją babcię i tam dziadka.
ale żeby dobrze traktowani, to wzięli i chcieli, ten ruski chciał mu nawet oficer dać konia im na podróż i tak dalej, ale wiedzieli, że nie potrzeba, że sobie dają radę. Znaleźliśmy również rumuńskie monety. To są dwie monety po 100 lei. Rosyjskie granaty? Rosyjskie, typowo rosyjskie, ten bez, jeszcze bez wkręconego zapalnika. Te są dość niebezpieczne, bo te też nie ma jeszcze wkręconego zapalnika, ale ten jest zapalnikiem. W związku z tym, że w tej mogile znaleziono amunicję i granaty, podjęto decyzję, aby wezwać policję i saperów. Przyjechała już policja, teren jest zabezpieczony, wszyscy gapie musieli wyjść za strefę. Oczywiście musi być bezpiecznie, bo przecież to jest ważne, a każdego roku ciągle giną ludzie, a to już 75 lat. Dziś spotykamy się tu na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej w Kędzierzynie Koźli, aby pochować 48 żołnierzy, którzy ekshumowali w miejscowościach Długomiłowice i Białanyska. Przyjechałem tutaj, żeby uczcić pamięć poległych żołnierzy radzieckich tu na terenach Kędzierzyna Koźla, którzy wyzwalali tutaj te ziemię, obóz koncentracyjny w Sławięcicach, szli drogą zwycięstwa aż na Nysę. Jestem tutaj z ramienia rosyjskich motocyklistów RM International, aby oddać hołd tym dzielnym żołnierzom. Minęło 76 lat po zakończeniu II wojny światowej, ale polska ziemia nadal chroni świadectwo tych okrutnych bitw. Dzisiejsza ceremonia pogrzebu szczątków żołnierzy Armii Czerwonej ponownie powraca nas do tego okresu. Żołnierze Armii Czerwonej nie potrzebowali wojny, nie potrzebowali innych krajów, chwały ani honoru. Pragnęli tylko pokonać wroga, osiągnąć zwycięstwo i wrócić do domu. Za wolność Europy zapłacili największą cenę. Wiele setek tysięcy żołnierzy nie powrócili do domu. Do domu, do swoich matek, do swoich dzieci. Polegli na obczyźnie. Wieczna chwała poległym. Niech nasz naród nie doświadczył tragedii wojny. Zidentyfikowanie tych żołnierzy będzie raczej trudne albo niemożliwe ze względu na bardzo dużą ogólnie ilość tych żołnierzy poległych tam i pochowanych, i ta lista jest bardzo długa, a oni są tylko wpisani w archiwach, że Długomiłowice i to jest koniec. Natomiast w wypadku Białej Nyskiej, no to tutaj było trochę więcej szczęścia dla tych żołnierzy, dlatego że udało się jakby wyodrębnić tych, którzy nie zostali wcześniej ekshumowani, którzy zostali ekshumowani w 2020 roku, zidentyfikować ich według nazwisk, według stopnia, jednostki i tak dalej, to wszystko jest. Błogosławi Władyko, błogosławien Bóg nasz, всегда, nyni i prisno i wa wieki wieków. Amin. Święty Boże, Święty Krepki, Święty Bezsmiertny, pomiluj nas. Święty Boże, Święty Krepki, Święty Bezsmiertny, pomiluj nas. Święty Boże, Święty Krepki, Święty Bezsmiertny, pomiluj nas. Alleluja, alleluja, alleluja.
głowie noją, mądrosty człowie, kolumno się strojaj. I polezno je wsiem podawaj, jedynie co dziecielu. Upokoj, Gospodzie, duszy rab twoich. I twieraj swój dobra, szuja, zbudź pokajaniem. Oni przełączą jest, w osłowienie spasie i spasienia. Błogosławienie Ci, Gospodzie, nauczenia opowdaniem Twoim. Upokoj może naby Twoje i uczyni ją Twoim. Oddali swoje życie za to, żeby świat mógł żyć w spokoju. Dziękuję przedstawicielom Republiki Białoruś, panu generalnemu konsulowi Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, Iwanowi Kosonogowi. Mamy tutaj przedstawicieli z Niemiec. Podeszła do mnie pani Polka, która nauczyła się wiersza w języku rosyjskim na temat, akurat na dzisiejszą uroczystość będzie stosowny. Króciutko. Isakowski zjedz leżet. Kudaby gdziekolwiek pójdziesz, nieważne dokąd jedziesz, ale zatrzymaj się tutaj. Grobowiec na tej drodze, ukłoń się z całego serca. Kimkolwiek jesteś, rybakiem, górnikiem, naukowcem czy pasterzem, pamiętaj na zawsze, tu leży twój najlepszy przyjaciel. A dla ciebie i dla mnie zrobił wszystko, co mógł. Nie oszczędził się w bitwie i ocalił swoją ojczyznę. Ale dzisiejsza uroczystość jest niezwykła 48 żołnierzy Armii Czerwonej. W tych mogiłach zbiorowych i indywidualnych spoczywają żołnierze wyzwolicieli. Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy. Druga wojna światowa przyniosła ogromne straty również narodowi polskiemu. Gdyby nie było tego zwycięstwa, nie byłoby na tej ziemi ani Polski, ani Polaków. Jednak w maju 1945 roku świętując zakończenie wojny, narody Europy nie mieli żadnych złudzeń co do tego, kto był najeźdźcą, a kto był wyzwolicielem. Prawda o tamtej wojnie. Mamy obowiązek ją chronić i jej bronić, przekazując ją w ręce naszych dzieci, wnuków i prawnuków, aby nie doszło do nowej tragedii. W tym miejscu pozwolę sobie wyrazić szczególne uznanie dla prezesa Fundacji Silesia, pana Andrzeja Latusyka, oraz jego pracowników, którzy odnaleźli i ekshumowali szczątki 48 żołnierzy. I dzięki ich staraniom możemy dzisiaj ich godnie pochować. Niech nigdy więcej nasz narody nie doświadczy tragedii wojny. Cześć i chwała bohaterom. Dziękuję bardzo. Będę w języku rosyjskim. Всем спасибо, дорогие друзья. 76 лет прошло с тех пор, когда советские войны вместе с союзниками одержали победу над фашизмом. И, конечно же, память о наших героях, солдатах-освободителях. Jednocześnie w naszej ojczyźnie Polsce ma miejsce polityka skłócania nas z sąsiadami. Dyplomacja nie jest zdrowa. Historia zatacza koło. Pojawia się napięcie o charakterze wojennym. Wojna zawsze niesie ofiary i zniszczenia. Oby do tego nie doszło. Jeśli będziemy pamiętać o żołnierzach, którzy wywalczyli nam wolność, to odsuniemy widmo nieszczęść i wojny. Chcemy współpracy, dobrych relacji z Rosją, z Białorusią, z Ukrainą, z Niemcami. Życzymy narodowi białoruskiemu i panu prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence, aby nie pozwolił u siebie na tak zwaną kolorową rewolucję. Aby nie pozwolili wyprzedać majątku narodowego. Liczymy, że tak jak w latach 70. za pierwszego sekretarza Edwarda Gierka spotkali się żołnierze z pancernika Schleswig-Holstein i nasi żołnierze polscy z Westerplatte. Tak i dziś będziemy potrafili znaleźć wspólny język, aby walczyć o pokój, aby bronić godnego życia zwykłego człowieka. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, może zacznę tak troszkę nietypowo. Co my z tej ziemi możemy zabrać? Nic nie możemy zabrać. Nie zabierzecie samochodów, nie zabierzecie pieniędzy, nie zabierzecie żadnych zaszytów. Jedynie możecie zabrać z tej ziemi to,
co sami tutaj zostawicie. Większość członków Fundacji Silesia ma pochodzenie niemieckie. Nasi dziadkowie walczyli przeciwko sobie. To właśnie z tymi żołnierzami nasi dziadkowie walczyli. To miejsce jest jednym z najbardziej odpowiednich właśnie na pojednanie, na przebaczenie. Takich okazji się dużo nie trafia, bo takich połówków w Polsce prawie nie ma. Zapomina się o żołnierzach radzieckich, zapomina się o innych żołnierzach. To jest właśnie to, co robi Fundacja Silesia. Szuka i stara się, żeby właśnie ci żołnierze godnie trafili na cmentarz, obojętnie jakiej byli nacji, czy jakiej przynależności wojskowej, ale żeby byli pożegnani przez duchownego. Dziękuję Państwu. Cerkiew prawosławna jest cerkwią chrześcijańską, a chrześcijaństwo to jest religią miłości. Nie ma miejsca w niej na wrogość, zawiść, na kłamstwo. Są dla nas bohaterami. Mówiąc krótko, nie będę powtarzał tutaj tych słów, które już powiedziane były, ale krótko mówiąc, Polska i wiele innych państw zawdzięcza żołnierzom radzieckim życie. To jest prawda, istnienie fizyczne. Po wojnie, moi drodzy, były różne stosunki. Była walka o władzę, ale ta walka o władzę to nie znaczy, że my, prawda, nie mamy czcić tych, którym zawdzięczamy nasze życie. I teraz jest, i współcześnie, moi drodzy, jest też walka o władzę. I różnie, i krew się leje. I prawda, mamy Irak, mamy Liban, a teraz mamy, prawda, przecież i Afganistan, gdzie porzuca się swoich sojuszników na pastwę losu. Niech to będzie również i ostrzeżeniem. Na sojusznikach nie zawsze można polegać. Zresztą Polska to w 1939 roku doświadczyła. Nasza religia jest religią miłości i chciałbym, żeby w Polsce zaprzestano retoryki nienawiści. Chciałbym, żeby w Polsce politycy nie mieszali się do spraw innych państw. Stosunki i z Rosją, i z Białorusią były, jeżeli nie serdeczne, to przynajmniej poprawne. Moja córka uczyła się, studiowała w Białorusi w Brześciu. Ja byłem na granicy z Białorusią, byłem księdzem, byłem proboszczem. Co tydzień lub co dwa tygodnie byłem w Brześciu. Moje dziecko, ono się czuło bardzo dobrze. Lepiej jak tutaj w Polsce. Wtedy akurat była nagonka na prezydenta Łukaszenkę. Mówiono, że Białoruś to jest kraj, w którym są głodni ludzie, że nie ma nic w sklepach. Ja jeździłem i widziałem, że wszystko to było po prostu kłamstwem, wierutnym kłamstwem. Każdy niech patrzy się swojej ojczyzny, prawda, i nie sadza swojego nosa do cudzych spraw. Dziękuję. Течет река бессмертного полка по улицам, проспектам, по стране. Шагают в ряд с портретами в руках потомки победителей в войне. И наша жизнь не кончится пока. Течет река бессмертного полка. Течет река бессмертного полка. Чтоб не спасенный не забыл героев, идет, взорвав забвенья тишину. Проходит вечность, полк бессмертный строем, идет опять сражаться за страну. Погибших души с нашими сливаясь, волной скипают прямо в облаках, своих потомках снова возрождаются.
Rosjanie do dziś z dumą obchodzą Dzień Zwycięstwa. Przed domami weteranów II wojny urządzane są parady i defilady. Dzień Pobiedy, jak on był od nas daleko, w kostry potarą w Обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы! Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи машина для пробеговых испытаний готова. Здравствуйте, товарищи. Здравия желаю, товарищ полковник. День Победы порохом промах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. Ветерану Великой Отечественной войны, наводчику легендарной «Катюши», от военнослужащих ракетных войск, артиллерии, 2-й общевойсковой гвардейской армии, проигранная слава! 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 Здравствуй, мама! Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, этот День Победы. На то стояла и будет стоять русская земля.